Na swoim kolejnym posiedzeniu obradowała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku. W ostatnim okresie zaszły zmiany w komisji związane z powołaniem nowego komendanta Policji w Jaworze. Młodszego inspektora Krzysztofa Jaworskiego zastąpił inspektor Bogdan Kujawiak. Natomiast w miejsce Leszka Drabczyka, który przeszedł na emeryturę, starosta Jaworski powołał podinspektora Andrzeja Błaszczaka, naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Jaworze. Głównymi tematami posiedzenia była analiza wniosków skierowanych do Komisji do Spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz ocena stanu bezpieczeństwa powodziowego na terenie powiatu jaworskiego. Pierwszy temat opracowany został w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa Starostwa i obejmował okres lat 2010-2012. Wnioski pochodziły od osób prywatnych, sołtysów, radnych, włodarzy samorządów gminnych oraz administratorów dróg i dotyczyły głównie zmian organizacji ruchu, ograniczenia prędkości samochodów, montażu luster, progów zwalniających, wymiany znaków drogowych, a także zakazu poruszania się pojazdów o dużej ładowności. Większość wniosków uznano za zasadne i zostały one zrealizowane. Powyższą informację komisja przyjęła jednogłośnie. Temat bezpieczeństwa powodziowego wywołał ożywioną dyskusję wśród członków komisji. Zwracali oni uwagę na działania zapobiegające niepożądanym zjawiskom podtopienia gospodarstw po ulewnych opadach, zwłaszcza poprzez utrzymanie w odpowiednim stanie infrastruktury przeciwpowodziowej. Do niej zaliczyć należy także niedrożne rowy przydrożne i przepusty, które powodują spiętrzanie się wody podczas wiosennych roztopów czy gwałtownych opadów deszczu i wylewanie jej na drogi i posesje gospodarstw domowych. Zwrócono uwagę na brak dbałości o przepustowość rowów, szczególnie wzdłuż prywatnych posesji czy gruntów rolnych. Temat ten regulują przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawa Wodnego, które określają obowiązki dla poszczególnych podmiotów. Za przepusty i rowy wzdłuż drogi odpowiada właściciel gruntu, a za te pod drogą jej administrator. Przy okazji zwrócono uwagę na potrzebę odtworzenia zlikwidowanych wcześniej spółek wodnych. W powiecie jaworskim funkcjonują dwie takie spółki, w gminie Wądroże Wielkim i w Jaworze spółka Młynówka, które wykonują wiele prac w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Przy okazji wspomniano również o możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych przy pracach melioracyjnych na podstawie projektów przygotowanych przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, a wynikających z zapotrzebowań przykładanych przez wójtów, burmistrzów, zarządu dróg powiatowych czy wspomnianych wcześniej spółek wodnych. Podkreślano znaczący wkład strażaków ochotników w likwidacji zdarzeń kryzysowych, które trwają niekiedy nawet przez wiele godzin, co wymaga od organizatorów akcji ratowniczej i właścicieli zabezpieczonych obiektów zapewnienia im aprowizacji. W sprawach różnych poruszono sprawę nieaktualnego oznakowania poziomego na wyremontowanych drogach oraz konieczności odświeżenia zapór na przejazdach kolejowych przez ulice Wrocławską i Słowackiego.